Panie Mirku, 20 lat zawodowego zajmowania się MMA. Wielki szacunek. To także Pana zasługa, że wywrócił Pan rynek i telewizyjny, i organizowania gal sportu walki, bo na dziś mamy 2019 rok. To, co Pan zaczął 20 lat temu, po prostu wywróciło wszystko do góry nogami. W tej chwili MMA nie jest sportem, który jest opluwany, wyśmiewany. Jest na piedestale. Szacunek i przede wszystkim z mojej strony dużo, dużo zdrowia, wytrwałości i wychowywania jak największej ilości zawodników, którzy będą rozsławiać polskie MMA na całym świecie. Wszystkiego najlepszego. Mirkowi życzymy przede wszystkim zdrowia, następnego 20-lecia pracy trenerskiej i żeby był cały czas uśmiechnięty tak jak jest. Miraz, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, następnych 50 lat pracy trenerskiej, cudownej rodziny, przyjaciół, wszystkiego najlepszego. Trzymaj się. Z okazji 20-lecia życzę trenerowi Oknińskiemu jak najwięcej zdrowia, żeby 40-lecie było dla niego nie mniej szczęśliwe i nie mniej okazało. Oczywiście 40-lecie jego pracy szkoleniowej, pracy trenerskiej, a w tym 20-leciu, którego teraz czeka, mam nadzieję, że wychowa jeszcze większe talenty niż te, które mu się trafiły dotychczas. Trenerowi Mirkowi z okazji 20-lecia chciałbym życzyć na początku dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, wytrwałości dużo. Dalej takiej pogody ducha i dobrego humoru, żeby tego nigdy mu nie brakło. No i oczywiście fury pieniędzy. Z okazji 20-lecia przede wszystkim zdrowia, żeby pokonywał wszystkie choroby, żeby miał zdrowie na kolejne 20 lat albo i dłużej trenowania innych, samych sukcesów, zwycięstw, no i wszystkiego dobrego. Hej trenerze, życzę Ci, oby kolejne 20 lat były tak samo owocne i tak samo mocno energetyczne jak do tej pory. Mam nadzieję, że się nie będziesz starzał i będziesz zdrowy tak jak jesteś nadal. Dziękuję.